czemu tu nie ma windy. Jako jedno z głównych miast Królestwa. Proszę sobie wyobrazić, dzisiejszy Wrocław, Kraków, nasz dzisiejszy Sądowiec, no trochę odstajemy w tym porównaniu. Ale w wieku XII były to środki porównywalne. Wiek XIII, to trzy najazdy tatarskie. Drugi najazd całkowicie niszczy miasto. Tatarzy zabijają mieszkańców, palą zabudowania. A w kościele świętego Jakuba, to jest taki kościół ceglany, może Państwo widzieliście za zamkiem, takie winnice i taki piękny ceglany kościół dominikański. W tym kościele Tatarzy zabili 49 dominikanów. Musicie Państwo wiedzieć, że pierwszy Sandomierz znajdował się właśnie w okolicach kościoła świętego Jakuba i tej dolinki koło zamku. To jest ulica Staromiejska, bo tam było kiedyś Stare Miasto. Po drugim najeździe miasto przeniesiono już na wzgórze, na teren obecnego rynku. Ponownie tak jakby założono, otoczono obwarowaniem drewnianoziemnym. Tatarzy przybyli po raz trzeci, miasta już nie znalazło. Nasze miasto było nękane licznymi najazdami tatarskimi. Straciłam wszystkich swoich bliskich, w tym ukochanego ojca. Moja chęć zemsty na najeźdźcach wzrastała z każdym dniem. W końcu się odważyłam i udałam się do obozu wroga. Skłamałam wodzowi Tatarów, że zostałam pohańbiona przez swoich i że chcę się zemścić na mieszkańcach Sandomierza. Podstępem zwabiłam oddziały Tatarów do podziemnych korytarzy. Gdy byliśmy już daleko od wejścia, miejscowi zasypali je wielkimi głazami, upewniając się, że z podziemi nie ma żadnego wyjścia. Gdy usłyszałam odgłos zasypywanego wejścia, poczułam wewnętrzny spokój. Wiedziałam, że miasto jest bezpieczne. Wszyscy moi wrogowie zginęli, a z nimi ja. Tak właśnie Halina Krębianka ocaliła Sądomierz w czasie trzeciego najazdu. Polską praktycznie chodzimy pod górną częścią rynku, wyjdziemy pod ratuszem. Proszę sobie wyobrazić te piwniczki pod wszystkimi kamienicami wokół całego rynku. Natomiast korzystamy tylko tak jakby z tej górnej części. Więc mała część wszystkich piwnic, które istniały pod Sądomierzem. 470 metrów, 364 schody. Najniżej zejdziemy 12 metrów pod powierzchnię rynku. Piwnice w Sandomierzu schodziły na 15 metrów, więc jeszcze głębiej. Takie się już nie zachowały. I jeszcze na tych małych ekranach proszę zwrócić uwagę postaci historyczne związane z Sandomierzem. To parę słów tylko. Książę Henryk Sandomierski, ten właśnie rycerz z mieczem. Na tym terenie tutaj rządził, był to zarazem pierwszy Polak, który wyruszył na wyprawę krzyżową. Obok dwie postaci z wieku XVI, a był to okres taki najkorzystniejszy dla tego miasta. Właśnie okres renesansu. Marcin Zurzędowa, działający w Sandomierzu lekarz, a szczególnie botanik, opracował tak zwany herbarz polski, czyli spisał działanie ówcześnie znanych ziół, taki pierwszy podręcznik ziołolecznictwa. W jednej z kamieniczek w rynku mamy Akademię Marcina Zurzędowa, tam ten herbarz można zobaczyć, zakupiony gdzieś podobno na aukcji, można go przejrzeć w wersji elektronicznej, no i tam różnego rodzaju zagadki i sklepik z ziołami. Sandomierski lekarz, jego sława była tak duża, że jeżeli ktoś był bardzo chory,
Wówczas mówiono, że już mój pseudonimski doktor nie pomoże, więc naprawdę musiał być bardzo znanym lekarzem. Na ekranie obok dominikanin święty Jacek Odrowicz. Będziecie Państwo w okolicach kościoła świętego Jakuba, proszę zauważyć, tam rosną stare lipy przed wejściem. Według legendy posadzone przez Jacka Odrowąża, ale korzeniami do góry zakwitły, przyjęły się do tej pory rosną. Te orzechy, które mu tam na głowę spadły, to są orzechy włoskie, które sprowadził na ten teren. Są większe od normalnych orzechów włoskich. Nazywamy je Jackami od imienia właśnie świętego Jacka Odrowąża. I ostatnia postać, jako patron Sandomierza, też jak widać zakonki, błogosławiony Wincenty Kadłubek. Był takim prepozytem kolegiaty sandomierskiej. Następnie został biskupem krakowskim, funkcja niezwykle wysoka w tym okresie. Nie wiadomo, dlaczego z tej funkcji zrezygnował. Umarł jako zwykły zakonnik cyster w łapactwie Więcejowi. A to pióro i kałamarz dlatego, że był to taki pierwszy kronikarz dziejów Polski. Ta jego kronika była w takiej wersji bardziej baśniowej, no ale mimo wszystko pierwsza próba spisywania dziejów Polski wypłynęła spod jego pióra. W październiku, w okolicach 8 października mamy tutaj takie święto. Pan zaczyna robić. Te oryginalne, niektóre wykonały, które są w pracach, włączone z jakichś ciekawych kursów. Ups. Czemu to nie ma windy? Połączenia takiego schodkowego, które ktoś sobie zrobił, łącząc piwnicę na dwóch różnych poziomach. Sama obudowa kamienna też już współczesna. Więc znowu trochę pod górę musimy się skończyć. Oryginalna ściana z takim typowym otworem wentylacyjnym, tak jakby zaczął wentylację, jakoś tutaj trzeba to zaplanować, żeby to powietrze jakoś krążyło w piwnicach. To jest takie otwory wychodzące na powierzchnię. Tam z tyłu za tą ławeczką takie jest okienko i tam jest taki kanał wentylacyjny, który prowadzi do chodnika, który jest pod nami. To są takie prymitywne, bo prymitywne, ale jakieś systemy wentylacji już wtedy funkcjonowały. Diablowo 30 metrów stąd, znana fabryka porcelany. To jest ta umawiana dziura? Co? To jest ta umawiana dziura. Aha, no. Bo tam widać. Ale jest.
Zapraszam. Pan nie zawsze przodem. Jakiś fetyszyk? Już nie, ty nie.